przewielebni księża na czele z księdzem, kanonikiem, księdzem dziekanem Kazimierzem, proboszczem tej parafii. Na ręce księdza dziekana kieruję pozdrowienie dla księży z dekanatu, księdza wikariusza Marcina. A gościnnie z nami jest ksiądz dyrektor ekonomiczny z diecezji koszyńsko-kobrzeskiej, ksiądz Jacek Święszkowski, który tutaj przecież jest jego rodzinna parafia i raduje się, że tutaj do nas proklamował, przekazał dobrą nowinę, Ewangelię, która jest tą dobrą wiadomością dla nas. Na ręce pana wójta pozdrawiam wszystkich przedstawicieli samorządu lokalnego. Wszystkim wam, siostry i bracia, dziękuję za obecność, za tę wspólnotę parafialną. Kłaniam się pocztom sztandarowym. I wszyscy też chcemy dzisiaj, na rozpoczęcie tego świętowania stulecia parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Białośliwiu, uświadomić sobie, że jesteśmy tą jedną Bożą rodziną, jesteśmy tymi pielgrzymami w drodze. Myślimy przez rozpoczęcie świętowania stulecia parafii o pokoleniach, które nas poprzedziły, też tych sześciu księży proboszczów przed księdzem kanonikiem Kazimierzem. Wszyscy tworzyli tutaj to życie duchowe, życie religijne, też kładli podwaliny pod różne, no najpierw ten wymiar budowy świątyni i też ten wymiar administracyjny, a równocześnie ciągle ta troska o to dzieło Boże i o wszystkie działania dla dobra wspólnoty parafialnej. I to wielka radość, że możemy być dzisiaj tutaj razem, aby uroczyście świętować inaugurację jubileuszu stulecia parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Białośliwiu. I przeżywamy to preludium jubileuszu w myśl słów świętego Pawła. Bogu dziękujcie, ducha nie gaście. Mamy za co dziękować, ale myślimy też o tym, co dzisiaj się dzieje i co jest przed nami. Więc Bogu dziękujcie, ducha nie gaście. I dzięki Bogu mamy wszystko to, co potrzebne, aby życie parafialne mogło się rozwijać. Ale przed Kościołem, a więc i przed każdą parafią, stoi wiele nowych wyzwań. Aby im sprostać, konieczne jest otwarcie się na Boże natchnienie i zespołowe, wspólnotowe, twórcze działanie. A wspólnota parafialna jest wspólnotą, która buduje się nieustannie. Do jej rozwoju niezbędna jest zarówno łaska Boża, a więc ta Boża pomoc, jak i ludzka aktywność. I tak patrzymy na tych, którzy byli przed nami. Oni byli otwarci na te natchnienia Boże, jednoczyli siły, żeby tworzyć tę wspólnotę parafialną, też budować ten dom Boży, ale ciągle się rozwijali, ciągle byli w drodze, ciągle w tym budowaniu i ciągle otwierali się na łaskę Bożą, ale też patrzyli, gdzie można się aktywnie włączyć. Drodzy siostry i bracia, w dniu rozpoczęcia świętowania stulecia waszej wspólnoty parafialnej odnówmy i umocnijmy swoją więź z tą parafią, odnawiając zarazem swoją przynależność do Kościoła, a ostatecznie do samego Chrystusa, żyjącego i działającego w Kościele. Bądźmy wdzięczni za możliwość przynależenia do tej wspólnoty, i weźmy każdy i każda na swój sposób, wedle Bożego powołania i własnych możliwości, odpowiedzialność za jej przyszłość. Niech staje się naszym wspólnym domem, będącym zapowiedzią domu wiecznego, do którego pielgrzymujemy wszyscy w duchu wiary. Co mamy czynić, siostry i bracia, aby zawsze w tej parafialnej łodzi był Jezus Chrystus, nasz ukrzyżowany i zmartwychwstały Pan? Najpierw trzeba dbać o obecność i przekazywanie w parafii Słowa Bożego. Dobrze, że ono jest tutaj głoszone, że jest uroczyście dzisiaj wygłoszone. W każdej Eucharystii, gdzie gromadzi się wspólnota parafialna, jest proklamacja, mówimy, czyli uroczyste głoszenie Słowa Bożego, które jest żywe i skuteczne. Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego i umacnia się
przez słuchanie Słowa Bożego, bo to jest Słowo Boże. To jest też pokarm, który otrzymujemy i trzeba otwarcia serca i umysłu, aby go przyjąć i aby według tego Bożego Słowa postępować. Ale Słowo Boże jest nam też potrzebne, nie tylko kiedy uroczyście głosimy, ale kiedy też będziemy sięgali do Niego w naszych przestrzeniach mieszkalnych, w naszych domach, czy gdziekolwiek jesteśmy, przecież mamy dostęp dzisiaj do Pisma Świętego, żeby czytać to Słowo Boże, karmić się tym Słowem Bożym, ale też by ono było takim lustrem dla nas, którym rozpoznamy prawdziwy obraz Boga. Bo Bóg w tym Słowie objawia siebie, kim naprawdę jest. I daje nam tę łaskę, żebyśmy odkryli Go według tego, takim, jakim jest, a nie jak my sobie Go budujemy. Nie według naszego zamysłu, nie na naszą modłę. A równocześnie to Słowo Boże jest nam potrzebne, żebyśmy odkryli siebie. Właśnie tym lustrem też dla nas osobiście. Kim ja jestem? Żeby odkryć tę wspaniałą prawdę o sobie. Ten Boży zamysł względem nas, że jestem dzieckiem Bożym. Umiłowanym przez Boga miłością bezinteresowną. Dobrze to wszystko zrozumiał święty Hieronim i dlatego mówił, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Konieczne jest więc poznanie i przyjęcie Słowa Bożego, bo tylko z tego ziarna rodzi się wiara do rozwoju wspólnoty parafialnej. Konieczna jest Eucharystia. Dzisiaj modlimy się przedstawiennictwo błogosławionego biskupa męczennika Michała Kozala, inspiratora tej parafii, bo to była jego myśl, jego inspiracja i dzisiaj przywołujemy jego wstawiennictwo, ale właśnie tym rysem charakterystycznym jego duchowości jest umiłowanie Eucharystii, życie Eucharystią i urzeczywistnianie Eucharystii w postawie kapłańskiej, w służbie podwierzonemu ludowi Bożemu. Do rozwoju wspólnoty jest więc konieczne też Eucharystia i patrzmy na tę Eucharystię na wzór tego, który dzisiaj mamy jeszcze obraz błogosławionego Michała Kozala. Niech nam przypomina, że był tym człowiekiem Eucharystii i sprawował Eucharystię i karmił lud Boży Eucharystią. W ostatniej encyklice, którą nam zostawił święty Jan Paweł II, to jest właśnie encyklika Eucharystii, Ecclesia de Eucharystia, czytamy w numerze 22 takie słowa. Możemy powiedzieć, nie tylko każdy z nas przyjmuje Chrystusa, lecz także Chrystus przyjmuje każdego z nas. Zacieśnia więzy przyjaźni z nami. Wy jesteście przyjaciółmi moimi. My właśnie żyjemy dzięki Niemu. Ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. W pierwszym zdaniu encykliki o Eucharystii święty Jan Paweł II napisał: Kościół żyje dzięki Eucharystii. Żyje dzięki Eucharystii także parafia. Eucharystia gromadzi wiernych parafii, pogłębiając ich więź tak z Bogiem, jak i między sobą. Jest źródłem komunii, wspólnoty z Bogiem, budowania więzi, relacji z Bogiem żywym i budowania tych relacji horyzontalnych we wspólnocie. Nie można budować parafii, wspólnoty parafialnej bez Eucharystii, bez zgromadzenia się przy tym ołtarzu eucharystycznym. Jeśli parafia ma pulsować, a w niej to Boże życie, Eucharystia musi znaleźć się w centrum życia parafialnego. Wiedzieli o tym doskonale pierwsi chrześcijanie, tworzący pierwsze parafie, jak to wówczas się mówiło, pierwsze gminy chrześcijańskie. Msza Święta stanowiła centrum ich życia. Przez Eucharystię się rozwijali. I tak czytamy słowa: Czyż nie wiecie, że nie ma chrześcijaństwa bez mszy świętej i mszy świętej bez chrześcijaństwa? No właśnie tak z wiarą i odwagą mówili chrześcijanie Kartaginy, skazani na karę śmierci męczeńskiej za uczestniczenie w Eucharystii. Nie przerazili się, nie przelękli, kiedy były te zagrożenia, że jak się zgromadzą na Eucharystii, to zginą, będą zabici, bo nie przestrzegają prawa.
Drodzy kochani diecezjanie z parafii Podwyższenia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Białośliwiu, doskonale wiemy, iż jednym z warunków przetrwania na statku czy łodzi w ekstremalnie trudnych warunkach jest solidarność wszystkich płynących oraz zachowanie porządku połączone z podporządkowaniem się kapitanowi czy też sternikowi. W przeciwnym wypadku pojawia się chaos i panika, które utrudniają podejmowanie właściwych decyzji. Podobnie jest w życiu wspólnoty parafialnej, na której czele stoi proboszcz jako jej pasterz. W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować księdzu proboszczowi kanonikowi Kazimierzowi Czynszowi za przewodniczenie wspólnocie parafialnej. Dziękuję za wsparcie, jakie ma od księdza wikariusza Marcina Świderskiego. Dostrzeżenie w kapłanie drugiego Chrystusa, tak mówimy, a w jego pracy działania naszego Zbawiciela, to kolejna gwarancja bezpieczeństwa parafialnej łodzi, że jest tym kapitanem, jest sternikiem, jest przewodnikiem, ale nie z własnej woli, jest w imieniu Jezusa Chrystusa, głowy Kościoła, zmartwychwstałego Pana i jest posłany przez Jezusa Chrystusa, jako się ten alter Chrystus, drugi Chrystus, aby działać, czyli wypełniać tę misję dla dobra powierzonego ludu w dziele zbawienia. I w duchu wdzięczności za ten trud pragnę posłużyć się słowami papieża Franciszka. Tak napisał. W dzień jego święta, czyli świętego Jana Wianeja, patrona proboszczów, pragnę napisać do was ten list, kierując go nie tylko do proboszczów, ale także do was wszystkich braci kapłanów, którzy nie czyniąc szumu porzucacie wszystko, by zaangażować się w codzienne życie waszych wspólnot. Do was, którzy podobnie jak proboszcz Zars pracujecie w okopach, dźwigacie na ramionach ciężar dnia i spiekoty i narażeni na niezliczone sytuacje codziennie tracicie twarz, nie przypisując sobie zbyt wielkiego znaczenia, aby lud Boży był otoczony opieką i wsparciem. Zwracam się do każdego z was, którzy przy wielu okazjach niezauważalnie i ofiarnie w zmęczeniu i trudzie, chorobie czy przygnębieniu podejmujecie misję jako służbę Bogu i Jego ludowi. I pomimo wszystkich trudności, drogi zapisujecie najpiękniejsze karty życia kapłańskiego. Jeszcze raz bardzo tym posługę kapłańską dziękuję. A przy okazji, siostry i bracia, proszę o modlitwę, o powołania kapłańskie. Nie będę tutaj górnolotny i jakiś tam uniwersalny, ale do naszego bydgoskiego seminarium. Ksiądz proboszcz, ksiądz kanonik Kazimierz jest siódmym tutaj proboszczem tej parafii. Myślimy właśnie o dalszych losach tej parafii, o każdej wspólnocie. Jezus Chrystus jest dobrym pasterzem, jest zatroskany o swoje owce i powołuje, woła, zaprasza. Dzisiaj w tej sytuacji, w której jesteśmy, trudniej odpowiedzieć. Dlatego może trzeba ten kierunek modlitwy tak ustawić, że ci, którzy są powoływani, żeby mieli odwagę odpowiedzieć, żeby nic nie przeszkodziło im w pójściu za tym głosem, a czasami nawet w rodzinach jest opór, żeby pójść, żeby odpowiedzieć na to powołanie. Dlatego bardzo o to proszę. Bo siostry i bracia, każdy z was jest spadkobiercą tej wspaniałej tradycji, którą tworzyli ci, którzy już odeszli przed nami do Pana, a którzy z taką wytrwałością ją budowali, zachowywali i przekazywali następnym pokoleniom aż do dnia dzisiejszego. To jest prawda w szerokim tego słowa znaczeniu, kiedy popatrzymy na wielu świętych w historii Kościoła, też na błogosławionego biskupa Michała Kozala, a także w tym węższym sensie, patrząc na rodziny
i parafian tej parafii. Oni wszyscy pomogli założyć fundament, na którym zbudowana jest wspólnota parafialna. Jakieś orędzie teraz do was, siostry i bracia, bo teraz powiem tak, jest wasza kolej, siostry i bracia, aby dalej, opierając się na tym fundamencie, z wytrwałością i zaangażowaniem budować przyszłość tej wspólnoty parafialnej. Widać w tym wszystkim obecność Boga i Jego obfite błogosławieństwo, którego Bóg na pewno dalej będzie udzielał. Musimy jednak zawsze pamiętać, że Bóg chce, abyśmy obdarzeni tym darem, jakim jest wolność, współpracowali z Nim i byli częścią tego planu Bożego, wykorzystując te dary, którymi nas obdarza, aby dalej służyć i wspierać tę wspólnotę parafialną. Każdy z nas jest obdarowany od Boga różnymi charyzmatami, darami, talentami. Nie można ich zakopać. Trzeba nimi tutaj służyć. Nie tylko chwalić się, że mam takie obdarowanie, ale uruchomić te dary i służyć, bo taka jest ekonomia działania Ducha Świętego. Obdarowuję nie dla naszej własnej chwały, ale do tego, żeby tymi darami służyć. I wtedy te dary się rozwijają w tym, który służy i jest to dobrodziejstwo, które otrzymuje dzięki tej posłudze wspólnota parafialna. Za chwilę, dalej kontynuując naszą uroczystą mszę świętą, będziemy dziękować Bogu za każdy dar, którym nas obdarza na co dzień, a szczególnie za dar tej parafii. Jesteśmy też wdzięczni za każde powołanie kapłańskie i zakonne pochodzące z tej parafii. Właśnie też za księdza dyrektora ekonomicznego. Módlmy się, aby więcej młodych ludzi odpowiadało tak właśnie, jednoznacznie tak na Boże powołanie. Powołanie do naśladowania Chrystusa i służenie Jego Kościołowi. Prośmy, aby Chrystus otworzył serce każdego z nas poprzez przyjęcie Go w Komunii Świętej, abyśmy dalej z zapałem, dobrowolnie i radośnie przyczyniali się do budowania tej wspólnoty na tym trwałym fundamencie, na którym jest ona oparta. Módlmy się o łaskę wytrwałości w tej naszej wędrówce wiary, ufając, że Chrystus pomnoży te dary, które my ofiarujemy Jemu, aby doprowadził nas do udziału w Jego zwycięstwie nad śmiercią i wszelkim złem, poprzez Jego zwycięstwo, przez mękę, śmierć i nade wszystko zmartwychwstanie.